Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego szóstego modułu kursu Podstawy projektowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Cechami charakterystycznymi rośliny uznawanymi za walory dekoracyjne są: pokrój rośliny, jej rozmiary, charakter wzrostu, barwa liści i jej trwałość, kolor, wielkość i zapach kwiatów, barwa, kształt i wielkość owoców, barwa, kształt oraz faktura pędów i kory. Jednym z najistotniejszych walorów jest pokrój rośliny, charakterystyczny dla poszczególnych gatunków, a nawet odmian, chociaż zależy on też między innymi od tego, czy roślina rośnie pojedynczo, czy w sąsiedztwie innych, oraz zgodności jej wymagań siedliskowych z warunkami, w których rośnie. Konkurencja o światło z sąsiadującymi roślinami i niesprzyjające warunki wzrostu mogą deformować typowy dla gatunku czy odmiany pokrój. Kształty drzew mogą przyjmować formę kulistą, nieregularną, jajowatą, stożkowatą, kolumnową, zwisającą. Forma kulista charakteryzuje się wyraźnie kulistym kształtem korony. Forma nieregularna ma kształt zbliżony do kulistego, jednak jest bardziej wyrównana w dole części. Jajowata ma kształt lekko wydłużony i zaokrąglony. Forma stożkowata ma kształt wyraźnie wydłużony i zaostrzony u góry. Forma kolumnowa ma bardzo wąski, wydłużony kształt. A forma zwisająca charakteryzuje się zwisającymi pędami. O atrakcyjności roślin zimą w stanie bezlistnym decyduje wiele walorów dekoracyjnych. Wymienić tu należy rysunek konarów na tle nieba lub innej roślinności, strukturę korony mniej lub bardziej zwartą, barwę korony i jej powierzchnię. Ciekawie prezentuje się w zimowym krajobrazie dereń biały, którego pędy są mocno wybarwione na kolor czerwony. Wiele roślin nie traci liści na zimę, stanowiąc o tej porze roku wyraźny akcent kompozycyjny. Bardzo istotnym elementem decydującym o walorach dekoracyjnych roślin są liście. Mogą mieć one różną wielkość, budowę, oryginalny kształt, ponadto mogą pozostawać na zimę lub nie, przebarwiać się okresowo na różne kolory. Przebarwienie może być krótkotrwałe, np. tylko wiosną, lub dotyczyć całego sezonu wegetacyjnego i może przejawiać się charakterystycznymi plamkami na liściu lub jego całkowitym przebarwieniem. Jednym z najatrakcyjniejszych walorów dekoracyjnych roślin są kwiaty, i to zarówno ze względu na ich barwę, jak i budowę, wielkość, ilość i zapach. Niemniej ozdobne od kwiatów są owoce, także przybierające różne barwy. Pozostają na roślinie krócej lub dłużej i osiągają mniejsze lub większe rozmiary. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.